Powiedzmy, że rzucamy piłkę z wysokości 10 metrów. Ona odbija się i wznosi na wysokość 5 metrów. Opada, ponownie odbija na wysokość 2,5 metra, opada i tak dalej. To znaczy wysokość każdego następnego odbicia jest połową wysokości odbicia poprzedniego. 10, 5, 2,5 i tak dalej. No i pytanie jest takie, jaka jest całkowita droga w pionie, jaką ta piłka w tym procesie przebędzie. No więc spróbujmy może to policzyć. Czyli tak, no pierwszy to jest 10 metrów przebywa, prawda? 10 metrów to jest pierwszy spadek. Potem, no co mamy potem? Potem mamy do góry i w dół, czyli 2, prawda? Do góry i do dołu razy i połowa, tak? Połowa 10 to jest 5, więc zapiszę to 5 jako 10 razy 1/2, dlatego że zaraz zobaczymy, że to jest, może nam ułatwi odgadnięcie, co się dzieje dalej. Potem jest co? No potem znowuż jest 2 razy, dlatego że do góry, do dołu, czyli 2 razy. No i teraz połowa, tak? Znowuż połowa, czyli to, co było, 10 razy 1/2 i razy jeszcze 1/2, czyli wobec tego to tutaj możemy zapisać jako 1/2 do kwadratu. No i potem następny raz, kolejny, no to już nie jest narysowane, ale to znowuż jest 2, dlatego że do góry, do dołu, razy, no i wysokość jest połową tego poprzedniego, czyli 10 razy, tu mamy 1/2 do kwadratu, to będzie 1/2 do trzeciej i tak dalej. No i co, i widzimy, że dostajemy tutaj ciąg, czy też szereg geometryczny. No zobaczmy jeszcze raz wyraźnie. 10 plus, no 2 razy 10 napiszę 20 razy 1/2 plus, no znowuż jest 20 razy 1/2 do kwadratu plus ponownie 20 razy 1/2 do trzeciej i tak dalej. No i co? I to możemy zapisać jako szereg geometryczny 10 plus suma od n równego 1 do nieskończoności 20 razy 1/2 do n. No i teraz musimy sobie przypomnieć wzór na sumę szeregu geometrycznego. Ja go może tutaj przytoczę. Czyli suma od n równego 0 do nieskończoności a razy q do n tej, to jest a dzielone przez 1 minus q. Taki szereg jest zbieżny, o ile moduł q jest mniejszy od 1. Czyli dla modułu q mniejszego od 1 taka jest suma szeregu geometrycznego. No więc wróćmy teraz do naszego szeregu. Teraz różnica jest taka, że my tutaj ten wzór obowiązuje dla sumowania od n równego 0, a tutaj mamy sumę od n równego 1, no więc musimy sobie poradzić, prawda? Wyraz tutaj dla, napiszmy jeszcze, ile to jest, no dla n równego 0 to jest q do zerowej, czyli 1, czyli to jest a plus aq plus aq kwadrat plus i tak dalej. Czyli to jest nasze a, 20, a q jest 1/2 i rozpoczynamy od n równego 1. No to musimy, żeby zastosować ten wzór, no to musimy dodać wyraz zerowy, no i jednocześnie go odjąć. Czyli może napiszmy to w ten sposób, że to równa się 10, no i wyraz zerowy będzie dla n równego 0, to będzie 20, prawda? 20 razy 1/2 do zerowej, czyli tu będzie 20 razy 1/2 do zerowej plus suma od n równego 1 do nieskończoności 20 1/2 do n tej. Tak, no, czyli to jest 20, no nie mogę także mieć to samo, to muszę odjąć, prawda? To 20, które tutaj dodałem. Czyli po prostu wartość mi się nie zmienia, prawda? Tej sumy tutaj dodałem i odjąłem 20. I wtedy to, co jest tutaj, to już mam sumę od n równego 0, prawda? I będę mógł zastosować bezpośrednio ten wzór. Czyli to jest 10 minus 20, czyli to jest minus 10, plus suma n równego 0 do nieskończoności 20 razy 1/2 do n. Tak? Czyli to jest minus 10 plus, no i widzimy, że to jest co? A, czyli nasze a to jest 20 podzielone przez 1 minus q, czyli nasze q jest 1/2. Czyli to jest 20 podzielone przez 1/2, czyli 20 razy 2, czyli to jest minus 10 plus 40, czyli to jest 30 metrów, prawda? Ponieważ to było podane w metrach, więc całkowita droga, jaką w tym procesie przebędzie Ta piłka wynosi 30 metrów.